Skąd pochodził Geralt? Ze Spychowa. Dzisiaj przepytam Michała Żebrowskiego z Języka Polskiego. Michał, gotowy? Pod teatrem szóste piętro. Pod teatrem, tak jest. Zaczynamy. Kto napisał Granicę Naukowskiej? Naukowska. Naukowska na imię miała? Zofia. Zofia. Bardzo dobrze. Nie wiem. Gdy się strzelać? Czy się kojarzy? Nie. Nie? To jakieś podchwytliwe pytanie. Tak, tak. Więc? Sienkiewicz. Nie mam pojęcia. No ale tak na logikę, gdy się strzelić? Granica Naukowskiej. Naukowiec jakiś. Naukowiec? Stał na granicy i napisał. Jak się nazywał tak naprawdę ksiądz robak z Pana Tadeusza? No, Soplica Jacek. Tak jest, no. Bardzo dobrze. Ksiądz robak, nie mam pojęcia. Bo ja pamiętam księdza robaka, ale nie pamiętam jak się nazywał. Nie? Jest taka wódka. Sobieski. Nie. Tadeusz? Nie, Pan Tadeusz, nie. Pan Tadeusz tak. Też nie? Ale to nie ta wódka. Przekazujesz? Chcesz przekazać? Tak, przekazuję jak najbardziej. Ale się ucieszyłeś? Tak, ucieszyłem się strasznie, ponieważ no, nie jest to moja dziedzina. A jaka to dziedzina w ogóle? Świat ogólnie, co się kręci na świecie, tutaj w naszej Polsce kochanej. Tak? Ksiądz Robak to jest świat? Polska. Polska? Głównie, tak. Coś dokładniej z Polską? No, jest księdzem. Tak? Czyli religia? No tak, troszeczkę trochę religia. Bardziej język polskim? Bardziej lektury? Możliwe. Nie pamiętam. No, z polskiego jak taka wódka? Pytania. Żołądkowa. Nie, to było ciekawe nazwisko, coś ci się nie kojarzy? No właśnie kojarzy mi się z Soplica, ale... Tak, tak. Tak? I to był Jacek Soplica. A nie Jacek Żołądkowa. Ksiądz Robak. Robaczewski. Dobry żart, ale nie, jest taka wódka. Na W, na pewno. Luksusowa. Nie. Na W? Nie, na W. Sztok. A słowo nadważkość proszę przeliteruj. NADWA.KOCIC. Rewelacja. NADY, WASYZY, WASZY, KOŚĆ. NADWARZ.KOCIC. NADWARZ. Nie, samorzec. 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 Cyk, o, si, ci. NADWARZAKOCIC. Powiedz, skąd pochodził Geralt? No z Rivii. Rivii. Geralt z Rivii, to pamiętam. Geralt ze Spychowa. Ze Spychowa. Wymień trzy powieści, które składają się na trylogię Henryka Sienkiewicza. Pierwsza jest Ogniem i Mieczem, potem tak jest Potop i na końcu Pan Wołodyjowski. Krzyżacy, Pan Wołodyjowski i Potop. O Boże, trylogia Sienkiewicza? Czy nie wpuść? Nie. Potop? Tak. Potop? Podpowiadaj mi. To była środkowa Potop. Właśnie wiem. Krzyżacy? Krzyżacy? Nie. Okej. Okay. Potop. Taka bardzo brutalna książka o takim brutalnym tytule. Zemsta, nie. Potop, Krzyżacy i Pan Tadeusz. Dziady. Chyba? Tak? Nie? Chodzi o Ogniem i Mieczem. Tak. Potop szwedzki. Potop, tak. Tak, potop. Potop. I trzecią, co to mogło być? Krzyżacy. Ogniem i Mieczem, Quo Vadis, Potop. Potop, tak, ale nie Quo Vadis. Okej. Okay. Krzyżac. Nie. Nie. Pan. Tadeusz. Ogniem i Mieczem. Bardzo dobrze. Potop. I jakiś pan. Pan Tadeusz. A Gehenna. GEHENNA. Rewelacja. Gehenna, o nie, nie, tylko niech. tylko niech. Gehenna. CH. Samocha. Samocha. GEHENNA. GEHHENNA. GECH. Samocha. HENNA. Tak jest. A co to oznacza? Gehenna. Taka zaraza. Nie do końca, nie do końca. To jest ta grupa ludzi zarażonych, taka. Znaczy, coś takiego. To jest po prostu cierpienie. A. GIEH. NNA. GECHNA.
A co to oznacza gehenna? Rozwalone, nie da się naprawić, po prostu. To jest twój pokój, tak? O, chyba tak. Kto napisał syzyfowe prace? Żyromski. Żyromski. Bardzo dobrze. Jan Parandowski? Nie. To nie wiem. Mam nadzieję, że moja nauczycielka od polskiego nie będzie tego oglądać. Sienkiewicz. Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to jakiś Rosjanin. Nie? Tak, tak. Rosjanin, tylko teraz który? Strzelę, że to będzie Dostojewski. Żyromski, Polak. Kogo zabił Rodion Raskolnikow? Zabił słynną lichwiarkę, staruchę taką. Znaczy, przepraszam, że ją nazywam staruchą, ale ona była przez niego nazywana staruchą i przez tłumacza zbrodni i kary. Ma panią lekkich obyczajów? Nie. Nie pamiętam, niestety. Była lichwiarką. Lichwiarka. Jeszcze gorzej. No, ja bym debatował, ale okej. Okay. Lichwiarkę. Bardzo dobrze. Konia? Myślę, że na pewno człowieka jakiegoś. Tak, człowieka, nie konia. Tak, nie konia. Dlatego człowieka, bo go zabił, nie? Co? Go zabił, więc... No. Go, czyli osobę, tak? Tak. To czy to była kobieta? Masz podpowiedź. Nie, to był facet. Raskolnikow kogo zabił? Zabił starszą panią, która była zła. Czy Raskolnikow to był facet i on zabił kobietę? Tak. Tak. Nie. Nie? Nie. Zabił faceta? Albo tak. Słuchaj, no detektywem to nie będziesz za bardzo, ci powiem, no. W jakiej lekturze pojawia się chocholi taniec? No jak chochol, no to wesele. Tak jest, wesele. Specyficzna impreza, która się dzieje ogólnie latem. Ludzie tam piją, tańczą, disco polo gra, są różne zabawy. Lament świętokrzyski. Co? Lament świętokrzyski. Nie. Jest taka impreza, gdzie ci zapraszają. To wesele. Tak. Wesele, tak jest, mamy. Nie żaden lament. Wiedziałeś, prawda? No, w miarę. W zemście. Nie, dużo tej zemsty mamy. Bo ja pamiętam zemstę dobrze. Dziady? Nie. Możecie to robić latem. Jest impreza, dużo alkoholu, disco polo leci. Dziady? A kto napisał to wesele? Żeromski. Nie. Prus. Nie. Sienkiewicz. Ten pan, gdyby dzisiaj żył, by wybierał... Poczekaj, spokojnie, bo się wyprztykasz. Dobra. On by wybierał jakieś wakacje gdzieś na wyspach. On jakąś wyspę potrzebował. Wyspa spokoju. Na pewno, jakaś. Jak umarł Krzysztof Kamil Baczyński? Zabili go pierwszego dnia powstania. No i nie tylko jego. Czy dokładnie czwartego dnia powstania? Tak, czwartego sierpnia, na początku powstania. Tak. Zresztą wiem gdzie, bo na Placu Teatralnym niedaleko, tam się urodziłem. Nawet nie wiedziałem. Tam, przeciwko Teatru Wielkiego jest taka brama i słynna tablica, koło której chodziłem wielokrotnie jako dziecko, więc to akurat pamiętam. No, tak to się dzieje, że wojna zabiera w pierwszej kolejności tych najbardziej wartościowych zazwyczaj. No, nie, on nie śpiał? Nie. To nie ten? Stojąc na baczność. Nie wiem, kto to jest. Popełnił samobójstwo. No nie. Kurczę. Ktoś go zabił. Kto mógł go zabić? Żona? Nawet nie wiem, kto to jest. Nie mam pojęcia. A kojarzysz w ogóle tego pana? Co? Czy to był malarz jakiś? Był poetą. Poeta. Jak poeta mógł umrzeć? Z nędzy. Czym jest beletrystyka? To jest z francuskiego. Belle lettres. Beletrystyka. Belle. Co to jest bella? Literatura piękna? Nie. Tak jest, literatura piękna. Literatura. Bardzo dobrze. Kojarzy mi się to z jakimś peletrowaniem czegoś. Penetrowaniem. Penetrowaniem? Nie. Coś w stylu prasy? Nie do końca, coś troszeczkę dłuższego. Reportaż? A z czym ci się kojarzy, jak słyszysz, beletrystyka? Nauka o przestrzeni. To jest nauka o rolowaniu czegoś, tak jakby. O czym? O rolowaniu czegoś. Rolowaniu. Tak. Beletrystyka, że coś tam rolujemy, tak? Tak, rolujemy. Na przykład rolujemy tapety albo coś takiego, tak? No nie do końca. Sufrażystka. SUFRAZYSTKA Super, rewelacja. SU
W, R, A, R, Z, F i samo Z. S, U, F, F, R, A, Z z kropką, A, teraz drugie, R, Z, I, S, T, K, A. S, U, R, F, A, R, Z, Y, S, chyba coś pomyliłam. S, U, F, R, A, Ż z kropką. Tak jest, Ż z kropką. A, R, Z, Żystka. Dzisiaj bystrzakiem odcinka był Michał i dziękuję bardzo za udział, a Wam polecam Teatr Szóste Piętro, w którym możecie się poduczyć z języka polskiego. Amen.